Witam serdecznie i zapraszam do omówienia, sprognozowania i symulacji podstawowej, dosłownie podstawowej metody, jaką jest metoda naiwna. Ona jest dosłownie bardzo naiwna, można się z tego wręcz pośmiać, bo ta nazwa jest adekwatna. Chodzi o to, że wartość prognozowana na okres przyszły stanowi wartość rzeczywistą z okresu wcześniejszego. Oczywiście, że wariantów metody naiwnej jest zawsze kilka, ale ja na tym filmie prezentuję tą totalnie podstawową metodę naiwną, która mówi o tym, że prognoza na dany okres stanowi wartość rzeczywistą z okresu wcześniejszego. Jeżeli teraz przeciągnę sobie tą formułkę w dół, to podlinkowanie, bo to tak do tego można by było sprowadzić, można powiedzieć, że otrzymaliśmy szereg prognoz na okres od 2 do 24 okresu, gdy wiemy, że łącznie mamy tych wartości rzeczywistych 24. Możemy powiedzieć, że wartość na okres 25, czyli poza okres badania, nazywamy prognozą dynamiczną i to jest już prognoza w przyszłość, mówiąc tak bardzo w cudzysłowie prosto. Jeżeli teraz chcemy się dowiedzieć, czy nasze wartości prognozowane rozbiegają się mocno od tego, co było osiągnięte w rzeczywistości w tym samym okresie czasu, to my możemy nanieść sobie to wszystko na wykres. To jest jedna metoda i graficznie, no tylko tak wizualnie na oko, jak to się ładnie prosto mówi, określić, czy wartości rzeczywiste zbiegają się z wartościami prognozowanymi. Jeżeli komuś to mało, może policzyć błędy ex post i mamy wymienione trzy podstawowe. Pierwiastek z błędu średniokwadratowego, pierwiastek z procentowego błędu średniokwadratowego i średni absolutny błąd procentowy. Trzeba generalnie wyliczyć trzy tak podpisane kolumny. Każda z nich jest podpisana, jak należy ją policzyć. Jeżeli przeczytam, że od rzeczywistej wartości trzeba odjąć prognozę, a różnicę podnieść do kwadratu, to trzeba tak zdefiniować adres tej komórki, a następnie tą formułę przeciągnąć do końca, do ostatniej wartości znanej w rzeczywistości. Jeżeli teraz kolejne błędy czytamy od Y rzeczywistego, odejmuję prognozę, to jest w nawiasie, potem dzielę przez wartość rzeczywistą, a całość jeszcze podnoszę do kwadratu, to tak przeciągniętą formułkę, czytamy zapisano, przeciągam w dół, a na końcu wyznaczam sumę tych właśnie kwadratów pierwiastków. Tych procentowych ujęć. Dobra. I teraz ostatni element to jest moduł liczby. Jakiej liczby? Od rzeczywistej wartości odejmuję prognozę, a potem wynik tej różnicy dzielę jeszcze raz przez wartość rzeczywistą. Na końcu biorę z całości moduł, czyli wartość bezwzględną, czyli obcinanie minusów. A więc jeżeli przyciągnę formułkę w dół i na końcu to sumuję, otrzymamy elementy potrzebne do błędów prognoz. Jeżeli zgodnie ze wzorem na ten RMSE, czyli ten pierwiastek ze średniego błędu kwadratowego, to liczymy następująco. Pod pierwiastkiem mam sumę tej podpisanej kolumny, ale podzielonej przez 23. 23 dlatego, bo z tylu okresów mam wyznaczone prognozy. W tych były w ogóle wzorach jest napisane T minus N. Nie przejmujcie się w tym momencie. Generalnie to jest liczba T minus N, to jest liczba okresów, ile mamy prognoz wyznaczonych, tych wygasłych, tych z okresów budowy naszej metody naiwnej, a więc 23. W każdym z tych elementów T minus N małe to jest w tym momencie 23. Z 24 wypadła nam po prostu pierwsza obserwacja. Tak samo pierwiastek w przypadku RMSPE to jest pierwiastek z czego? Z sumy tak podpisanej kolumny, ale podzielonej przez 23.
I tak samo mapę to jest suma tych różnic procentowych, ale i wartości bezwzględnej podzielone przez 23. Jeżeli chodzi o RMSPE i mapę, najlepiej te błędy sobie zamienić ręcznie jako liczbowe procentowe, najlepiej do 3 miejsc po przecinku, bo to są już błędy procentowe, tak jak widać pod pierwiastkiem, czy tutaj pod tym mamy jakieś różnice procentowe w odniesieniu do wartości rzeczywistej. No i jak wiemy, jeżeli chcę spośród kilku metod wybrać, która z metod jest najlepsza, to zawsze wybieramy, liczymy dla każdej z metod te same typy błędów, żeby móc je porównywać ze sobą. W przypadku tych dwóch błędów procentowych mogę powiedzieć, że wyniki metody naiwnej dały dość korzystne wyniki, bo mieszczą się do 5%. Ale żeby stwierdzić, czy ta akurat zastosowana w tym szeregu metoda naiwna była najlepsza, czyli wykazywała najlepsze dopasowanie, trudno stwierdzić, bo trzeba porównać do pozostałych innych metod, które w danym zadaniu my sami wybraliśmy, zastosowaliśmy. Musimy zawsze wybrać taką metodę, która pod względem mapy albo pod względem tego błędu procentowego wykazywała najniższy możliwy błąd. Ta metoda wykazuje wyższe dopasowanie, ta, która te błędy niedopasowania wykazywała niższe. Ja kończę omawianie tego zadania. Polegało ono na pokazaniu, jak się wyznacza metodą naiwną prognozy wraz z błędami. Jeżeli macie pytania do swoich zadań, możecie pisać bezpośrednio na mój adres mailowy tutaj podany. zadania@projekty.małpow.pl. Możecie wejść na stronę internetową, gdzie jest więcej szczegółów na mój temat, tego, czym się ja zajmuję. A jeśli chodzi o YouTube, to możecie komentować te filmy, zadawać pytania do tych metod. Wszystko jest przygotowane dla Was, jest wiadomo za darmo w formie playlist, tematycznie jest to przygotowane. Jeżeli macie jakieś uwagi, piszcie do mnie, komentujcie, wszystko jest dla Was. A ja Was zapraszam do dalszej nauki i zawsze będę to powtarzała. Przeliczenie jednorazowe jakiejś metody nie gwarantuje, że zaliczycie i będziecie w stanie omówić, przedstawić swoje obliczenia w sposób pewny i jakościowy. Wszystko trzeba kilkukrotnie przeliczyć. Pozdrawiam i zapraszam do dalszej nauki.